Zwłoki mężczyzny zakopane pod ziemią przy jednej z prywatnych posesji w Bielowicku w gminie Jasienica nieopodal Bielska Białej. Informacje te miała potwierdzić lokalnym portalom Bielska prokurator okręgowa. Dziś jednak ani prokuratura, ani policja nie chcą komentować sprawy. W tej chwili nie podajemy żadnych informacji, nie komentujemy również żadnych doniesień medialnych, jakie się pojawiają w tej sprawie. Z uwagi na ogólnie dobrze pojęte dobro śledztwa, takie informacje byłyby ze szkodą dla naszego postępowania. Stąd nie udzielamy żadnych informacji i powtarzam, również nie komentujemy ani doniesień medialnych, ani żadnych pytań, które są do nas w tej sprawie kierowane. W środę przy posesji w Bielowicku wciąż pracowały służby. Straż pożarna z wykorzystaniem drona sprawdzała teren przylegający do niegdyś funkcjonującego tam przedsiębiorstwa. Jak udało nam się ustalić, firma kilka lat temu wstrzymała prowadzenie tam działalności, a mieszkańcy przyznają, że właściciela widywali bardzo rzadko. Przedsiębiorstwo produkujące różnego rodzaju sprzęt według oficjalnych danych ma dziś siedzibę gdzie indziej, jednak podane numery telefonu są nieaktywne. Od mieszkańców udało nam się dowiedzieć również, że już kilka miesięcy temu policja pytała lokalną społeczność o opuszczone dziś przedsiębiorstwo. Ja nie miałem styczności z gościem, tylko myśmy się pozdrawiali, powiedzmy, jadąc samochodem, ale nie miałem z nim kontaktu. Generalnie nie miałem z nim problemów. A później, nie wiem, może 4 lata temu, gościu po prostu jakby zniknął z pola widzenia. Tam była brama z łańcuchem, z kłódką i to długo tak stało. Myśmy tam na spacer wychodzili z psem, tam dużo sąsiadów wychodzi, bo to jest takie uboczne miejsce i nagle zaczęły gdzieś, nie wiem, 3 miesiące temu samochodów dużo się pojawiać, jeździć, brama zniknęła, wywozili coś, no ale wie pani, no myśmy przypuszczali, że po prostu no ten gościu sobie czyści teren. Kilka miesięcy wcześniej policja miała informować okolicznych mieszkańców, że zainteresowanie służb ma związek z przestępstwami narkotykowymi. Sam właściciel przedsiębiorstwa miał być mało rozpoznawalny wśród lokalnej społeczności. Co my możemy wiedzieć, jak ten pan się nie pokazywał w ogóle? On tam miał swój świat. A teraz to ja go nie widziałam już, ja go w ogóle nie widziałam. Nawet nie wiem, jak wygląda, to więcej chłopcy, ale ich nie ma. Po wsi rozchodzą się coraz bardziej sensacyjne wiadomości. Słyszałem, wie pani, że jedne zwłoki na pewno, to było z czwartku na piątek, bo akurat widziałem nawet namiot tam stał, a później takie domniemania, wie pani. Są zwłoki, nie ma zwłok, piszą, że jeszcze szukają, że mają być 3 zwłoki, później 4. Prokuratura okręgowa w Bielsku nie jest w stanie określić, kiedy możliwe będzie poinformowanie o jakichkolwiek ustaleniach w tej sprawie. Nieoficjalne informacje, jakie do nas dotarły z innych źródeł, sugerują, że sprawą może zająć się prokuratura krajowa.